Ludzie często pytają się mnie, czy to możliwe, żeby na Wołyniu działy się takie rzeczy, jak Smarzowski pokazuje w swoim filmie Wołyń. Odpowiadam im, że nie, bo było gorzej. To znaczy było tak, jak nie bywa nawet wśród dzikich zwierząt. Mieszkaliśmy w centrum tego piekła. Zastawił w mojej wiosce mieszkało wiele różnych mniejszości narodowych i stosunki międzyludzkie były bardzo dobre. O tym mogą świadczyć mieszane małżeństwa czy mieszane klasy w szkołach. Polacy troszeczkę lekceważyli sobie, bo były słuchy, że gdzieś tam zamordowano Polaków, a w mojej wsi i nawet ojciec mówi, no przecież z sąsiadami pijemy razem chorełkę, chodzimy na zabawy, na wesela i tak dalej, no jak? To jest niemożliwe, żeby oni mogli nam zrobić krzywdę. Czerwca 1943. Ojciec położył się nawet spać. Matka czuwała. I gdzieś około godziny 23, 24 widzi przez okna łuny. Palą się domy i krzyczy do ojca: ty śpisz? Zobacz, co się dzieje, uciekaj. Do naszego pokoju, gdzie byłem ja, 4 lata, brat 6 i siostra Wanda 9 lat. Wszedł kolega matki z klasy, ze szkoły. W ławce razem siedzieli. Grzegorz Kołomyjec. I pyta się matki, gdzie jest mąż. Matka mówi, poszedł na inną kolonię, tam coś pomagać i tak dalej, i tak dalej. Przyłożył matce do głowy nagana, pistolet taki i mówi, mów suko, bo zaraz pożałujesz. Matka wzięła nas na kolanach, całowaliśmy mu nogi, a matka mówi, chryń, nie ubijaj nas.